Dobra, klaps. Witam wszystkich. Dzisiaj kręcimy kolejny etap rozkładania instalacji PFLEXowej na budowie. Rozkładamy dzisiaj instalację pod konstrukcją dachu, obsługującą parter naszego domu. Tak jak widać nade mną, zamontowaliśmy dwie skrzynki rozdzielaczowe, nawiewną i wywiewną. One są przykręcone do konstrukcji dachu. Tutaj w ścianie zamontowaliśmy dzisiaj też przejścia przez ścianę do dwóch wyrzutni. W dalszym etapie pokażemy, jak montujemy przejścia przez ścianę do czerpni. I co? Tak jak widać, Szczepan tu zaczął już montować skrzynki rozprężne podane mostaty, uchwyty do łapania rurek PFLEXowych 75. No i powoli będziemy sukcesywnie pokazywać dalsze etapy pracy. Jesteśmy na etapie zakończenia kolejnego odcinka, ale może zanim o tym opowiemy, to opowiem, przypomnę historię naszej serii filmów na tym obiekcie. Czyli zaczęło się od pierwszego filmiku, gdzie odwiedził nas projektant, przedyskutowaliśmy cały projekt instalacji rekuperacji, omówiliśmy wszystkie kwestie techniczne związane z tą budową, czy nam wszystko pasuje, czy są jakieś problemy. Oczywiście wyszło kilka drobnych zmian, które pokazywaliśmy we wcześniejszych odcinkach. Kolejnym etapem tak naprawdę było omówienie całego systemu PFLEXowego, czyli wszystko to, co nam przychodzi od producenta, żeby wykonać kompletną instalację rekuperacji. W trzecim filmiku zaczęliśmy w końcu montaż instalacji PFLEXowej, rozkładaliśmy instalację obsługującą kondygnację piwnicy. Może tak szybko przypomnę, że nasz obiekt jest troszeczkę nietypowy, chociaż często się to dość zdarza, nam akurat. Mamy dwa układy wentylacji niezależne, czyli dwie centrale. Jedna centrala obsługuje piwnicę, druga centrala obsługuje parter. Czyli wracając do trzeciego etapu, rozłożyliśmy instalację PFLEXową obsługującą piwnicę. W kolejnym filmiku oczywiście mieliśmy kręcić instalację obsługującą parter, jednak nastąpiły małe zmiany. Panowie od wylewek dość mocno nas cisnęli, także musieliśmy na chwilę to zostawić. Przy okazji nakręciliśmy taki filmik, jak rozkładać podłogówkę. Po tym etapie zabraliśmy się do rozkładania instalacji na poddaszu, jednak panowie budowlańcy nas zaskoczyli znowu, zaczęli rozkładać wełnę w konstrukcji dachu. Trochę nam to nie pasowało, gryźliśmy się ze sobą, także odpuściliśmy to rozkładanie, ale w sumie dzięki temu wymyśliliśmy i nakręciliśmy fajną serię dwóch odcinków ABC wentylacji mechanicznej, gdzie pokazujemy, jak montujemy poszczególne rzeczy, jak my to wszystko wykonujemy. Bardzo fajny poradnik, tak mi się wydaje. No i w końcu przyszedł ten czas na ten etap. Wykonaliśmy to tak naprawdę wczoraj, rozłożenie instalacji PFLEXowej obsługującej parter i może powolutku pokażemy, co tam się wydarzyło. Może na początek, jak już jesteśmy na zewnątrz, Damian, pokażemy nasze przejścia przez ścianę. To są dwie czerpnie do dwóch central, czyli rury nierdzewne w Armaflexie wypuszczone przez warstwę z tej strony akurat styropianu, opianowane. Za chwilę piankę obetniemy, bo nam jeszcze dosycha. Założymy czerpnie, może pokażemy, czyli czerpnie mamy z taką fajną uszczelką, z okapnikiem. Czerpnia ma wykonane jeszcze cztery otwory
do montażu kołków do ściany. Powiemy kilka słów o montażu czerpni i wyrzutni przez ściany. I tak jak widać, tutaj mamy nasze krótce przejściowe przez ścianę z nierdzewki w Armaflexie, o tym już mówiliśmy. My je docięliśmy sobie na wymiar na 50 cm, akurat taki nam pasuje. I co? Standardowo robi się to tak, że wkładamy po prostu przedłużkę przez ścianę, przez warstwę stropianu izolujemy. Przy przejściu przez ścianę staramy się zrobić, producent tak zaleca, co najmniej o 3 cm większy otwór w murze, żebyśmy mogli to dobrze docieplić, doizolować. Robimy to zawsze na jakichś dystansach ze styroduru bądź ze stropianu. I co? Standardowo wkłada się rurę przez ścianę. My tutaj zrobimy trochę inaczej, bo mamy baternię czerpni i wyrzutni, czyli mamy po dwie wyrzutnie koło siebie i dwie czerpnie koło siebie. Czyli żeby nam dobrze one spasowały, żebyśmy mieli wypoziomowane na tej samej wysokości, robimy to w ten sposób, że może ja już włożę sobie czerpnię, tak jak widać, czerpnia ma tą uszczelkę naszą fabrycznie. Może opowiemy szybko jeszcze o czerpni. Tak jak widać, jest czerpnia, jest jak przychodzi od producenta, naklejona folia ochronna na nierdzewce, żeby się nie porysowała. Co, czerpnia, tak jak widać, mamy lamelki, bardzo duża powierzchnia. Powierzchnia czerpni jest, także nie powoduje ona dużych oporów na instalacji. 4 otwory do montażu na kołkach do ściany, uszczelka. Także wrzucamy czerpnię w naszą rurę. Ona powinna nam bardzo ładnie wejść. Możemy taką ciekawostkę jeszcze powiedzieć, że generalnie, tak jak widać, czerpnia fabrycznie ma ten kąt lamel ustawiony, no nie wiem jaki to jest, koło 50 stopni powiedzmy, ale gdybyśmy te lamelki przygięli i przymknęli przepływ, stanowczo rosną nam opory na czerpni i w drugą stronę, jeśli byśmy je troszeczkę wyprostowali, te opory nam jeszcze maleją dodatkowo. I w sumie może to być korzystne. Czasem ktoś może się ratować, jak mu brakuje trochę wydajności i na przykład załóżmy tych 10 czy 15 paskali, tak strzelam. Gdyby je odchylił sobie troszeczkę je podchylał, zmniejszy opory na czerpni, ale to taka informacja. Lepiej za bardzo nie kręcić nimi, żeby ich nie porurywać. To może tak. Dobra, Szczepan leci z czerpniami, właściwie to są nasze wyrzutnie, z czerpniami na zewnątrz, ja wchodzę od środka i pokażemy, jak my to montujemy. Chcieliśmy dopowiedzieć dwie rzeczy, Szczepan nam zwrócił tu uwagę, żeby może o tym napomnieć. Czyli jedna rzecz to jest to, że wypuszczamy sobie rury ze ściany, te nasze przejściowe, żeby później, jak będziemy dokładać przewód sonodukt, nałożyć sobie folię i dobrze, żebyśmy mieli możliwość go dobrze złapać i uszczelnić. A druga rzecz, to też jest istotne, że te rury przejściowe przez ścianę, żeby zrobić ze spadkiem na zewnątrz, w razie czego, gdyby się pojawiła nam tam jakaś woda w środku, żeby woda nie szła nam do rur do środka, tylko wychodziła do czerpni na zewnątrz, bądź wyrzutni. Także takie chyba dwie jeszcze drobne techniczne rzeczy. Czyli co, znajdujemy się w pomieszczeniu salonu. Jak widać, jest on otwarty dość wysoko przez dwie kondygnacje. Właściwie nie dwie, bo drugiej kondygnacji już tu nie ma, no ale tak jak to widać. Mamy wykonane 3 otwory do nawiewów za pomocą dysz nawiewny dalekiego zasięgu. Jak panowie wykończą, zrobią gładzie, będziemy wtedy je pewnie montować. Możemy przejść tutaj do pomieszczenia kuchni. Tutaj też mieliśmy delikatne zmiany, czyli tak jak widać, mamy 2 punkty wyciągowe, miało być po 3 rurki zgodnie z projektem. Spiżarka miała być w ogóle niewentylowana. Po różnych dywagacjach, rozmowach skończyło się na tym, że zabraliśmy jedną rurkę z anemostatu od kuchni, włożyliśmy do pomieszczenia spiżarki. Mamy tam też wyciąg. Tu możemy przejść, Damianie, no tutaj mamy, wiadomo, wyciąg z pomieszczenia takiej wiatrołapu. Tak jak widać, może opowiem szybko, rurki mamy połapane wszędzie na uchwytach plastikowych. I teraz jest to fajna bardzo rzecz, bo tak jak widać, tu mamy bardzo dużo różnych rurek, jest instalacja dość rozbudowana. My generalnie to robimy w ten sposób, że najpierw montujemy wszystkie uchwyty, gdzie będą prowadzone rurki PFlexowe 75. Jak mamy to przygotowane, zamontowane skrzynki rozprężne pod anemostaty, skrzynki rozdzielaczowe w szachcie, wtedy lecimy rurka za rurką, łapiemy do uchwytów, nic nam się tu nie pląta, nie mota. Bardzo fajnie, wtedy szybko, sprawnie idzie montaż. Tutaj może pokażę, bo
mamy dość dużą rozpiętość pomiędzy uchwytami montażowymi. Te rurki troszeczkę nam zaczęły zwisywać, także złapaliśmy taśmami montażowymi, żeby one ładnie stały. No i co? Jedną taką informację mogę powiedzieć, bo ludzie się często zastanawiają, jaki rozstaw zrobić, czy łapać to co metr, czy łapać to co 2 metry. Generalnie trzeba się starać łapać nie za gęsto, ale też nie za rzadko. Powiedzmy, myślę, że ta odległość 1,5 metra jest odpowiednia. Generalnie może się zdarzyć taka sytuacja, że pomimo, że naciągniemy dobrze rurkę, złapiemy na dwóch uchwytach, różnica temperatur, powiedzmy w lecie podnosi się temperatura, trochę się materiał rozpręża, one nam delikatnie obwisną, nic się tu nie dzieje, powietrze w nich płynie spokojnie, nie szarpie nimi, nie tarpie, tak? Pomimo tego w sumie jeszcze dodatkowo tu dochodzi później wełna, te rurki wszystkie są ocieplone, to wszystko fajnie stoi, także tym nie trzeba się przejmować. Przelećmy jeszcze szybko pozostałe pomieszczenia. Tutaj mamy układ zbilansowany, czyli pokój, łazienka, dwie garderoby. Mamy nawiew do pokoju nade mną, dwie garderoby po jednej rurce wyciągowej, plus dodatkowo pomieszczenie łazienki. Tu już panowie zaczęli robić konstrukcję rusztu, właściwie w drugiej łazience pokażemy. Trochę nam utrudnili montaż, ale sobie też bez problemu z tym poradziliśmy, czyli zrobili już nam, włożyli nam wełnę, ale daliśmy sobie z tym radę. No i co? Tutaj mamy jeszcze nietypową też sytuację, którą dość ostro analizowaliśmy, jak to rozwiązać, czyli mamy pokój z garderobą, ale tak naprawdę inwestor stwierdził, że to będzie przestrzeń dla dzieci i zamiast w garderobie być jakiś schowków, szafek, nie wiem, szaf, będzie tam miejsce na zrobienie łóżka piętrowego, czyli tak naprawdę będziemy nawiewać do pokoju, ale tutaj wyciągać i całe świeże powietrze przeciągać w tą strefę, także ten układ też jest zbilansowany. Tu nade mną, tak jak widać, mamy podejścia do wyrzutni na ścianie rurami 250-kami. Ciągniemy od wyrzutni aż pod szacht i dopiero tam się zawężamy na Fi 200, żeby chcieliśmy po prostu trochę zbilansować wyrzuty z czerpnią pod względem oporów, dlatego rozprężyliśmy ten fragment instalacji, bo jest znacznie dłuższy niż instalacja czerpna, czyli może to pokażemy. Tak jak widać, o czerpniach mówimy, czyli czerpnie mamy tutaj dwie, jedna do centrali obsługującej piwnicę, druga do centrali obsługującej parter. I co? Ważna rzecz, żeby zrobić przebicie dość trochę większe niż nasza rura przechodząca przez ścianę, żeby można było to doizolować. Producent zaleca, żeby z 3 cm piany było dookoła rury. Dystansujemy sobie to styrodurem bądź stynopianem, później pianujemy. Delikatne łuki, żeby nie robić mocnych załamań. Oczywiście cała instalacja jest wykonana na przewodach elastycznych, sonodekach. Nie dajemy rur Spiro, wełny. Uważamy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I tyle może w tym temacie kontrowersyjnym dość mocno. I co? Dalej mamy, tak jak widać, dwie nasze wyrzutnie, które schodzą do szachtu. Idzie wszystko do pomieszczenia technicznego i nawiew, wywiew, obsługujący poddasze, nade mną skrzynka nawiewna, wywiewna, dość znacznej wielkości, złapana do konstrukcji dachu. I tak jak widać, rozchodzimy się wszystkimi przewodami do poszczególnych pomieszczeń. Pomimo, że jest ich bardzo dużo, projektant bardzo to chyba zgrabnie wymyślił. Nie mamy dużo kolizji, całkiem dobrze nam to w sumie poleciało i wyszło. Na dziś mamy ten etap skończony, czyli właściwie tak naprawdę jesteśmy przygotowani do montażu central wentylacyjnych, ale to nastąpi po jakimś czasie, jak będzie porobione, będą wszystkie suwity, gładzie, budynek będzie gotowy, żeby uruchamiać instalację. Także najprawdopodobniej, myślę, że na pewno, nakręcimy filmik z montażu urządzeń, czyli dwóch rekuperatorów, jakie montujemy, w którym miejscu będą, podpinamy do nich przewody. Na etapie montażu central najprawdopodobniej założymy wszystkie anemostaty i zrobimy od razu rozruch, pierwszą regulację, pokażemy jak to regulować, jak ustawiać. I to będzie chyba takie zakończenie tej serii, którą teraz puściliśmy. Choć mamy jeszcze fajny jeden pomysł na jeden filmik, gdzie chcemy coś zrobić dość bardzo ciekawego. Dużo ludzi analizuje, ma swoje pomysły, jak to się wszystko dzieje. My chcemy po prostu to sprawdzić, potestować i rozwiążemy nurtujące kwestie. Także na tą chwilę mamy chyba wszystko i zbieramy się do domu. Dzięki.
Także podsumowując robotę, jedziemy do domu, a wy lajkujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki. Trzymajcie się, cześć.